W dzielnicy Świnoujście Warszów na północno-zachodniej części Wyspy Wolin widać już zarys przyszłego terminalu LNG. Planuje się, że od lipca 2010 roku budowa terminalu ruszy pełną parą. Na powierzchni około 46 hektarów powstanie część lądowa terminalu. Wybudowane zostaną dwa potężne zbiorniki, a każdy o pojemności 160 tysięcy metrów sześciennych skroplonego gazu oraz towarzysząca infrastruktura techniczna. Szacowany koszt tej części projektu to około 900 milionów euro. W czwartek, 5 listopada w godzinach popołudniowych przyszły wielki plac budowy terminalu LNG w Świnoujściu odwiedził podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski i radca minister ambasady RP w Berlinie Danuta Dominiak-Woźniak. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, prezes polskiego LNG, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie i prezydent Świnoujścia. Od 12 miesięcy zajmuję się tym projektem w Ministerstwie Skarbu Państwa. To dokładnie od tego momentu, kiedy decyzją Rady Ministrów to właśnie ministrowi Skarbu Państwa powierzono koordynację i nadzór nad realizacją całej inwestycji. Tak więc praktycznie każdy dzień, każdy tydzień od 12 miesięcy poświęcam bardzo intensywnie na dopilnowanie wszystkich procedur, wszystkich aspektów związanych z budową terminalu LNG, zarówno jeżeli chodzi o kwestie finansowania, jak i jeżeli chodzi o kwestie administracyjnych, decyzji administracyjnych. Chciałam zobaczyć z bliska ogromną inwestycję, która dla regionu ma ogromne znaczenie, ale myślę, że nie tylko dla Świnoujścia, nie tylko dla Zachodniopomorskiego, ale zdecydowanie dla Polski i dla sąsiadującego kraju. Jestem często w Niemczech pytana o tą inwestycję, na jakim etapie się znajduje, w jakim okresie zostanie zrealizowana. Postanowiłam to zobaczyć z bliska, tak żeby udzielając odpowiedzi, żebym wiedziała, o czym mówię.